Dawno, dawno temu trzech braci stało na czele słowiańskich plemion. Żyły one w dobrobycie i zgodzie ze sobą, a ich wodzowie byli mężni w boju i mądrzy we władzy. Tak też ludy te wkrótce rozrosły się, także już ziemia, na której byli, nie mogła ich pomieścić. To też trzej bracia poprowadzili swoje plemiona w podróż w poszukiwaniu nowych ojczyzn. I tak też Czech wędrował na zachód, ku słońcu, aż dotarł do majestatycznych gór, pod którymi to rozbił obóz i z zachwytu nad tymi szczytami w ich schronieniu osiedlił swoje plemię. Lech powędrował na północ, gdzie ujrzał piękne zielone krainy rozciągające się aż do morza, a swoje plemię osiadł pod gniazdem majestatycznego białego orła. Rus natomiast zawędrował na wschodnie ziemie Europy, gdzie zbudował pierwsze grody swego plemienia. Były to ziemie bogate w żyzne równiny, przecinane licznymi i szerokimi, mieniącymi się w słońcu rzekami oraz lasami obfitymi w ryby i zwierzyną, a obok nich ogromne połacie stepów. Kraina ta, na cześć jej pierwszego władcy, miała zyskać miano Rusi. Rozdział pierwszy. Wschodni Słowianie. Najwcześniejsze informacje o migracjach Słowian na naddnieprzańskie ziemie pochodzą z wieku VI naszej ery, kiedy to nowo przybyłe ludy, migrując z Azji, zaczęły się osiedlać w krainie niegdyś zamieszkałej przez starożytnych Sarmatów. Ludy słowiańskie ze względu na różnice kulturowe i językowe zwykło się dzielić na trzy grupy. Plemiona zachodniosłowiańskie, południowo-słowiańskie i wschodniosłowiańskie. Plemiona wschodniosłowiańskie zasiedliły olbrzymie połacie terenu od Zatoki Fińskiej aż po Morze Czarne. Niejako niezależnie od ich woli, tereny, które zamieszkiwali, wkrótce stały się ważnym węzłem komunikacyjnym. Skandynawskie plemiona Wikingów bowiem bardzo chętnie wykorzystały rozległy system długich i szerokich rzek, rozlewających się między Morzem Bałtyckim a Czarnym, które tworzyły naturalny system dla szlaków handlowych oraz wypraw łupieszczych. Co jednak najistotniejsze, prowadziły one Wikingów prosto z brzegów Szwecji pod bramy świętego Konstantynopola. Rozdział drugi. Ruś. Wikingowie dali początek wielu placówkom na swoich szlakach na drodze do bogatego Imperium Bizantyjskiego, w tym m.in. położonemu nad Dnieprem, wtedy jeszcze małemu grodowi zwanego Kijowem. Warto zwrócić uwagę, że w tym czasie ziemie Słowian Wschodnich nie były jedną państwowością, a zamiast tego były zamieszkane przez liczne, drobne plemiona. Część z nich była niezależna, część podporządkowana wikińskim jarlom, a część znalazła się pod kontrolą nomadycznych plemion Chazarów z wielkich wschodnich stepów. Około 862 roku wikiński władca Ruryk poprowadził nordyckich Waregów i podbił północne państwa Słowian Wschodnich, zakładając nowy gród i organizując wokół niego zjednoczone państwo wschodniosłowiańskie. Od imienia władcy zaczęto kraj ten nazywać Rusią. Ruryk stał się protoplastą rodu Rurykowiczów, których symbolem został trójząb. Kolejny przedstawiciel dynastii, Oleg Mądry, w 882 roku ruszył na południe i zajął Kijów, jednocząc wszystkie ziemie Słowian Wschodnich w jednym wielkim państwie. Chociaż tak naprawdę było to dosyć luźna unia autonomicznych, mniejszych księstw. X wiek to czas zbliżania się Rusi z jej potężnym sąsiadem zza morza, Cesarstwem Wschodniorzymskim, zwanym Bizantyńskim.
Te dwa państwa związały się silnymi i korzystnymi traktatami handlowymi, które znacząco wpłynęły na rozkwit bogactwa, handlu, kultury i religii Rusi. Wraz z coraz większym zbliżeniem do Bizancjum, władcy Rusi przenieśli jej stolicę z Nowogrodu do Kijowa, co dało początek tzw. Rusi Kijowskiej. Ruś Kijowska miała wielu słynnych władców, w tym Światosława, który wyprawiał się zbrojnie na Krym i Bałkany, czy Olgę Kijowską, która scentralizowała państwo, przyjęła chrzest w Konstantynopolu i dała początek chrystianizacji ziem ruskich. W końcu coraz większe zbliżanie Rusi do Imperium Bizantyjskiego zaowocowało ślubem władcy Rusi Włodzimierza Wielkiego z siostrą cesarza bizantyjskiego Bazylego II, Anną Porfirogenetką, co łączyło się z przyjęciem przez niego chrztu w obrządku wschodnim chrześcijaństwa, a co za tym idzie, uznania tej religii za oficjalną religią wszystkich Rusinów. Rozdział trzeci. Wielkie Księstwo i jego upadek. Chrzest Włodzimierza Wielkiego w 988 roku daje początek istnienia kraju zwanego Wielkim Księstwem Kijowskim, jednego z największych państw chrześcijańskich w Europie. Jakiś czas później Ruś wdała się w wojnę z Polską Bolesława Chrobrego, bowiem synowie Włodzimierza, Światopełk i Jarosław, rozpoczęli między sobą konflikt o prawo do tronu w Kijowie. Król Polski poparł starszego z braci, a zarazem swojego zięcia, Światopełka. I w 1018 roku ruszył w tzw. wyprawie kijowskiej, zajmując miasto i osadzając na tronie Rusi swojego pretendenta. Legenda głosi, że nazwa miecza koronacyjnego królów polskich wzięła się właśnie z tego, że triumfujący Bolesław Chrobry uderzył nim o złotą bramę Kijowa, skąd oręż ten miał zyskać miano Szczerbca. Jednak zaledwie rok po osadzeniu Światopełka na tronie, jego młodszy brat pokonał go i zwyciężył w rywalizacji o władzę nad Rusią. Jarosław Mądry, jak później miano go zwać, głęboko rozwinął dobrobyt, handel i kulturę Rusi, tworząc skodyfikowany system praw zwany prawami Jarosława. Rozbudował liczne grody, w tym Kijów, w którym wybudowany został Sobór Sofijski. Niestety, w końcu Ruś, która na ten moment była dużym i stosunkowo dobrze rozwijającym się krajem, spotkał ten sam los, co większość innych krajów europejskich w okresie feudalnym. Zrozumieć należy w tym miejscu, że we średniowieczu nie istniało pojęcie narodu czy państwa, jakim my rozumiemy go współcześnie. Zamiast tego księstwa, królestwa były własnościami ich władców. I tak jak gdy dzieci dziedziczą majątek w spadku po zmarłym rodzicu, tak też w średniowieczu dzielono królestwa na mniejsze części, po jednej dla każdego syna zmarłego monarchy. I tak też Ruś wkroczyła w okres rozbicia dzielnicowego, w czasie którego niegdyś jednorodne państwo zostało podzielone na wiele mniejszych, które wciąż w teorii podlegały władzy seniora rodu w Kijowie. Jednak praktycznie każde państwo było niezależne. W tym samym czasie nomadyczne ludy połowców, zwanych też komanami, zajęły Krym i południowe stepy Ukrainy, odcinając Ruś od Morza Czarnego. Jednak, co istotniejsze, powoli ku zmierzchu swojego istnienia zmierzał najbogatszy sojusznik Kijowa, czyli Bizancjum, które po złupieniu Konstantynopola w czasie czwartej krucjaty przez krzyżowców i coraz bardziej intensywniejszymi wojnami z Turkami, nigdy więcej nie podniosło się do statusu potęgi, a zmierzało prosto ku swojemu upadkowi. W tym czasie do statusu najważniejszych krain ruskich wyrosły państwa takie jak Nowogród, Smoleńsk, Połock czy Ruś Halicko-Wołyńska o herbie Złotego Lwa na ciemno-niebieskiej tarczy. Księstwo to, położone najdalej na zachód, pozostało najważniejszym miejscem państwowości ruskiej. Zamiast tworzyć jedno królestwo, wszystkie te państewka toczyły ze sobą liczne mniejsze i większe wojny, co tylko skutkowało coraz większym osłabianiem każdego z nich. I w tym najsłabszym dla Rusi momencie ze wschodu przybyły hordy konnych jeźdźców z Mongolii. Złota Orda błyskawicznie podbiła kraje Słowian Wschodnich, zmuszając je do posłuszeństwa i płacenia sobie trybutów,
pod surową i autorytarną władzą Mongołów. Dwa wieki Ruś była podporządkowana surowej władzy najeźdźców z Azji. Jednak tak jak z wielką potęgą Mongołowie wpadli na ziemię Europy, miażdżąc jej armię, tak też z jeszcze większym chaosem ich imperium uległo wewnętrznemu rozkładowi, gdy po śmierci kolejnych władców ich synowie toczyli wojny między sobą, starając wyrwać dla siebie jak największy kawał imperium. Stopniowe wycofywanie się i wypędzanie przez ruskich władców Mongołów z ziem wschodnich Słowian doprowadziło do stworzenia de facto przestrzeni obfitej w liczne, ale słabe państewka bez żadnej regionalnej potęgi. Wykorzystać to szybko postanowili bałtyccy Litwini, którzy w XIII i XIV wieku podporządkowali sobie państewka połocka, smoleńska, czernichowa i kijowa. Wchodząc w unię personalną z Królestwem Polskim, które za panowania Kazimierza Wielkiego przyłączyło do swojego państwa ziemię tzw. Rusi Czerwonej, Unia Polsko-Litewska przejęła panowanie nad większością ziem byłej Rusi Kijowskiej, nazywając te ziemię z języka łacińskiego Rutenią. W podobnym czasie zaczęto też używać nazwy Małorusi i Wielkorusi, co w tamtym czasie znaczyło tyle, co Ruś bliższa i Ruś dalsza. Prawdopodobnie jako pierwsi takiego określenia zaczęli używać władcy bizantyjscy do odróżnienia południowych ziem ruskich od tych względem ich dalszych północnych. I tak na przykład Kazimierz Wielki nosił tytuł króla Polski i Małej Rusi. Jednak państwo polsko-litewskie było zaledwie jednym z trzech wielkich sił, które przez kolejne stulecia miały podjąć rywalizację o dziedzictwo Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Drugą siłą stało rozrastające się stosunkowo młode miasto Moskwa, którego władcy przejęli władzę nad północnymi kresami państw wschodniosłowiańskich, rywalizując o nie z Republiką Nowogrodzką. Trzecią siłą natomiast stał się Hanat Krymski, czyli ostatnie duże mongolskie państwo na tych ziemiach, którego mieszkańcy przez Słowian zwani byli Tatarami. Również Kościół prawosławny został podzielony na metropolię kijowską i metropolię moskiewską. Ten podział na wielkie siły, na wpływy zachodnie i wschodnie, stał się źródłem do podziału Rusinów i wykształcenia w następnych stuleciach trzech różnych ludów o innych językach, kulturze i mentalności. Bowiem Rusini mieszkając nad Dnieprem przez władzę polsko-litewską mieli bezpośredni kontakt z zachodnią filozofią, prawem, kulturą czy teologią, gdy tymczasem Moskale, jak w języku polskim nazywani byli mieszkańcy księstwa moskiewskiego, pozostali w izolacji względem reszty Europy, a w swoim surowym i autokratycznym stylu rządzenia czerpali garściami z metod mongolskich hord. Późne średniowiecze to szczyt feudalnej władzy w królestwach europejskich. A co za tym idzie, stosowania powszechnego poddaństwa, czyli pracy najniższych klas społecznych, chłopów, na rzecz swoich panów, rycerstwa, a później szlachty. Tak też i było w państwie polsko-litewskim. Tysiące chłopów, chcących uciec od poddaństwa, ruszało migrować na wschodnie granice kraju, do niezamieszkałych stepów nad Dnieprem, na pograniczu rusko-tatarskim. Kraina ta była nazywana Ukrainą, co w języku staroruskim oznaczało kresy kraju. Jednak wkrótce zaczęto tak nazywać wszystkie szerokie połacie ziem, od Wołynia aż po Morze Azowskie, z Dnieprem i Kijowem w centrum. Razem z chłopami szli uciekinierzy z niewoli czy więzień, ale też imigranci szukający lepszego życia, Rusini, Tatarzy, katolicy, prawosławni i muzułmanie. Za styl życia przyjęli tryb prawie nomadyczny, żyjąc tego, co da im natura, uzbrajając się i broniąc swoich nowych rodzin przed napaściami bandytów, łowców niewolników i innych najeźdźców. Ta cała niesamowita mieszanka stworzyła najważniejszy element tożsamości nowożytnej Ukrainy – wolny lud kozaków. Rozdział 4. Kozacy.
Należy podkreślić, że Kozacy byli grupą wieloetniczną, która jednak wykształciła z czasem wspólną kulturę i dialekt językowy. Był to lud oddzielny względem Polaków, Litwinów czy innych Rusinów. W 1569 roku król Zygmunt II August ostatecznie zjednoczył dwa państwa, Polskę i Litwę, w jeden organizm państwowy Rzeczpospolitą. Przy okazji tejże Unii Lubelskiej południowo-wschodnie województwa Wielkiego Księstwa Litewskiego zostały przekazane do Królestwa Polskiego, co zjednoczyło wszystkie ziemie Ukrainy. W efekcie czego utrwalił się podział dawnej Rusi na trzy części. Ukraina pod wpływami polskimi, Ruś Biała pod wpływami litewskimi oraz osobne Księstwo Moskiewskie i Republika Nowogrodzka. Ta ostatnia została wchłoniona przez Moskwę za panowania Iwana III Srogiego, który to sam miał ambicje stworzyć własną Ruś na swoją modłę. Poślubił on bratanicę ostatniego cesarza Bizancjum, rozbudował Moskwę i postawił w niej Kreml. Jego państwo coraz częściej zaczęto nazywać grecką nazwą Rusi – Rosją. Po upadku Konstantynopola Moskwa uzurpowała sobie tytuł obrońcy wiary prawosławnej oraz tytuł Trzeciego Rzymu, co tylko mocniej zantagonizowało monarchie europejskie i oddaliło Moskwę od Zachodu. W 1547 roku Iwan IV Groźny przyjął tytuł Cara Wszechrusi, pokazując jasno swoje intencje co do ludów rusińskich. Tytuł ten przez Polskę i Litwę nigdy nie został uznany. Oprócz Kozaków, prawie połowa mieszkańców Rzeczpospolitej była Rusinami, zamieszkującymi Ukrainę lub Ruś Białą, a co za tym idzie, również większość z nich była wyznania prawosławnego. Chcąc zbliżyć do siebie katolików i prawosławnych, w 1596 roku podpisano Unię Brzeską między katolikami a prawosławnymi. W jej efekcie część biskupów prawosławnych zgodziła się uznać papieża za swojego zwierzchnika i przyjmując dogmaty katolickie, zachowując jednak liturgię w obrządku wschodnim. Układ ten, mający na celu pojednanie dwóch wyznań, skutkował jednak podziałem na zwolenników Unii i przeciwników, którzy w jej działaniu dostrzegali próbę tłumienia prawosławia. Tymczasem teren zamieszkały przez Kozaków zyskał miano Dzikich Pól, przez wzgląd na swoje bezkresne stepy i kładące się pod wiatrem morza traw oraz, jak się okazało, teren niemal ciągłych wojen Rzeczpospolitej z jej sąsiadami. Ziemie te regularnie były napadane przez Tatarów, łapiących ludzi w jasyr, chociaż również i Kozacy organizowali wypady łupieszcze nad Morze Czarne. Królowie polscy dostrzegli korzyści z posiadania na granicach Rzeczpospolitej wojowniczego ludu doświadczonych żołnierzy, którzy bronią kresów królestwa przed Tatarami. W związku z tym zawarli z Kozakami szereg umów, z których najważniejszą był rejestr kozacki. Wpisani na jego listę Kozacy, w zamian za służbę w obronie Rzeczpospolitej, otrzymywali od niej żołd, a ich przywileje były chronione prawnie. Kozacy walczyli na wielu wojnach polskich królów. Walczyli dla Rzeczpospolitej w wojnach z Turkami, Tatarami i Moskalami. Tymczasem szlachta ruska, tak jak i litewska, z biegiem czasu przejmowała polski język, obyczaje oraz często przechodziła na katolicyzm. Zmiany te były naturalne, oddolne i aspiracyjne, jako że dzięki tym zmianom szlachta ruska czy litewska mogła osiągnąć większe wpływy w Rzeczpospolitej. Przemiany ekonomiczne w nowożytnej Europie oraz wzrost liczby ludności doprowadziły do zwiększenia znaczenia dla Rzeczypospolitej uprawy i eksportu zboża do zachodniej Europy. Chcąc zmaksymalizować plony, magnaci i szlachcice coraz surowiej traktowali swoich poddanych chłopów. Korzystając z przywilejów i swoich majątków, panowie polscy i ruscy postanowili również podporządkować sobie ludność Ukrainy i Dzikich Pól. Kozacy zaczęli być przez nich traktowani jako kolejna chłopska siła robocza. Odbierano im przywileje. Sama Rzeczpospolita zaczęła ograniczać swobody Kozaków, m.in. zakazując im samowolnych wypraw łupieszczych nad Morze Czarne,
czy zmniejszając liczbę kozaków rejestrowych, czyli jedyną prawną ochronę przed zatargami szlachty i magnatów. Coraz częściej na Ukrainie pojawiała się sytuacja, w której polskojęzyczna i katolicka szlachta wyzyskiwała prawosławnych ruskich chłopów w systemie pańszczyźnianym. Napięcia te i również chęć obrony religii prawosławnej przed jej ograniczaniem, czy wiele osobistych zatarg i konfliktów szlachty i magnatów doprowadziło do kilku powstań kozackich celem zwiększenia swobód i autonomii. Największym i najważniejszym z tych powstań miało stać się powstanie Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku. W XVII wieku król Władysław IV zaczął planować walną wojnę przeciw Hanatowi Krymskiemu i jej sojusznikowi Turcji. Celem zajęcia Krymu i wyeliminowania jednej z trzech wielkich sił Europy Wschodniej i ostatecznego pozbycia się ciągłych najazdów tatarskich na ziemię Ukrainy. Władysław IV w ramach przygotowań do wojny obiecał kozakom zwiększenie rejestru. Jednak jako, że Sejm sprzeciwił się przygotowaniom Władysława do wojny z Turcją, tak też król polski obietnicy złożonej kozakom nie dotrzymał. Stało się to bezpośrednią przyczyną powstania zorganizowanego przez Bogdana Chmielnickiego. On sam po długim konflikcie o majątek z polskim podstarościem Czaplińskim, gdzie nie mógł doszukać się sprawiedliwości w Trybunałach Rzeczpospolitej oraz po ciągłych próbach podporządkowania sobie Ukrainy przez szlachtę, udał się na Sicz, gdzie stanął na czele kozackiej rebelii. Powstania wymierzonego nie tyle co w Rzeczpospolitą, a przeciw opresji ze strony magnatów wobec kozaków. Talent dowódczy i sojusz z Hanatem Krymskim pozwoliły Chmielnickiemu na szereg walnych zwycięstw nad Rzeczpospolitą i rozlaniem się powstania na znaczne tereny kraju. Powstanie skumulowało się w oblężeniu wojsk księcia Jeremiego Wiśniowieckiego uwięzionych w twierdzy Zbaraż. W 1649 roku Rzeczpospolita została zmuszona do podpisania Ugody Zborowskiej. Na jej mocy, obok hetmanów koronnych i litewskich, Chmielnicki otrzymał tytuł hetmana kozackiego, a Ukraina, zwana hetmanatem i zamieszkujący ją kozacy, miała otrzymać szereg autonomii i swobody jako trzeci stan obok Polski i Litwy. Ugoda ta jednak nigdy nie weszła w życie. Odrzucona przez polskich magnatów, co tylko doprowadziło do rozgorzenia walk na nowo. Po długich wojnach i braku zadowalającego układu z Rzeczpospolitą, Chmielnicki postanowił, że jeśli Rzeczpospolita nie chce mu dać tego, co chce, to w takim razie kozacy powinni znaleźć się pod władzą innego monarchy. I tak też w 1654 roku Bogdan Chmielnicki podpisał Ugodę Pejeresławską, na mocy której przekazywał on cały hetmanat Ukrainę pod władzę cara Rosji. W odpowiedzi na to do Wielkiego Księstwa Litewskiego i na Ukrainę wkroczyły wojska rosyjskie, rozpoczynając długą i okrutną wojnę z Rzeczpospolitą. Jednak z czasem okazać się miało, że władza Rosji jest jeszcze bardziej surowa niż władza Rzeczpospolitej i że Moskale nigdy nie zgodzą się na żadne ustępstwa. Tak też część osobistości ukraińskich, w tym Iwan Wychowski i Jerzy Niemirycz, postanowili opowiedzieć się po stronie króla polskiego. W efekcie czego w 1658 roku podpisana została Unia Hadziacka, której celem było realne stworzenie Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Obok Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego na ziemiach Ukrainy powstać miało Wielkie Księstwo Ruskie jako równy trzeci człon Rzeczpospolitej. Niestety jednak po długiej i żmudnej wojnie z Rosją, powstaniach kozackich i nagłym, łupieszczym szwedzkim potopie zdewastowana Rzeczpospolita była zbyt słaba, by wdrożyć ustalenia Unii Hadziackiej i odbić z rąk Rosji zabrane ziemie. Zamiast tego dwa kraje podzieliły Ukrainę na pół, wzdłuż rzeki Dniepr, z Kijowem w rękach Rosji. Lud Ukrainy znalazł się w dwóch osobnych państwach,
w których mogli zapomnieć o autonomii i swobodach. Wkrótce na wschód od Dniepru, na miejsce wyzyskującej szlachty, wkroczyła twarda i żelazna ręka Moskwy. Rozdział 5. Pod władzą cara. W myśl ugody Pejeresławskiej, hetmanat kozacki miał mieć zagwarantowaną autonomię i szereg swobód, które podkreślały ich odmienność i niezależność. Rosja jednak stopniowo ograniczała te prawa i swobody, co prowadziło do buntów kozackich, tym razem przeciw Rosji. Podczas Wielkiej Wojny Północnej w XIII wieku, gdy Rosja toczyła wojnę ze Szwecją, kozacy pod wodzą Iwana Mazepy stanęli do boju przeciwko Moskwie. Jednak połączone siły szwedzko-kozackie zostały rozbite w bitwie pod Połtawą. Ostatecznie hetmanat zlikwidowała caryca Katarzyna Rosji w 1764 roku. Również w podobnym czasie Rosja prowadziła wojny z Turcją, w efekcie czego caryca podbiła Hanat Krymski. A do roku 1795 wraz z Austrią i Prusami doprowadziła do rozbiorów Rzeczpospolitej. I tak Rosja Katarzyny II ostała się jako zwycięzca konfliktu o ziemię Europy Wschodniej. Co za tym idzie, większość Ukrainy znalazła się w rękach Rosji, wyłączając jedynie ziemię austriackiej Galicji, która swoją nazwę wzięła od średniowiecznego państwa Rusi Halickiej. Sami Rosjanie, ludy ruskie z zajętej Rzeczpospolitej, zaczęli nazywać Małorosjanami, w kontraście do siebie, Wielkorosjan. Po podbiciu Tatarów, Rosjanie zaczęli sprowadzać na Krym i nad Morze Azowskie kolonizatorów, aby zaludnić te stepowe ziemie. Założono miasta, takie jak Sewastopol i Odessa, a wraz z industrializacją i rozwojem przemysłu, miasta Donieck i Ługańsk stały się ważnymi ośrodkami wydobywczymi. Kraina ta, obok Małorosji i Wielkorosji, zyskała nazwę Noworosji. Rozdział 6. Przebudzenie narodowe. W XIX wieku w Ukrainie coraz bardziej popularne robiły się idee rewolucji francuskiej i filozofii oświecenia. Również narodziny nacjonalizmu, jak i wkroczenie w epokę romantyzmu, zaczęło tworzyć miejsce pod kształtowanie się nowej tożsamości. Twórcy literaccy i przedstawiciele inteligencji ukraińskiej, tacy jak Taras Szewczenko, Mikołaj Kostomarow czy Panteleimon Kulisz, tworzyli swoje dzieła w języku ukraińskim, podkreślając swoją odrębność od Rosjan. Założyli oni bractwo Cyryla i Metodego, które dążyło do stworzenia autonomicznej Ukrainy w ramach demokratycznej Rosji lub nawet niepodległego państwa. Wraz z romantyzmem dostrzeżono tradycje i obyczaje kulturowe i ludowe ukraińskiego chłopstwa. Odwoływano się dużo do czasów Rusi Kijowskiej, do historii Rzeczpospolitej i do historii kozaków. Wszystkie te elementy doprowadziły do ukraińskiego przebudzenia narodowego. Zaniepokoiło to jednak Moskwę, która w latach 70. XIX wieku zakazała publikacji w języku ukraińskim i rozpoczęła tłumienie odrębności narodowej innej od rosyjskiej. Również na Rusi Białej zaczęło się formować poczucie narodu białoruskiego. W odpowiedzi na to carska Rosja rozpoczęła swoją własną propagandę w postaci idei trójjednego narodu rosyjskiego, składającego się z Białorusinów, Wielkorosjan i Małorosjan, którzy według tej narracji, mimo pewnych różnic, w istocie wszyscy byli Rosjanami. Cerkiew Kijowska i Kościół Grekokatolicki zostały podporządkowane patriarchowi moskiewskiemu, a ziemie ukraińskie stały się celem rusyfikacji. Po nieudanym powstaniu styczniowym
które na swych sztandarach niosło hasło „Za wolność naszą i waszą”. W kontekście walki nie tylko o niepodległość Polski, ale również Litwy i Ukrainy, Rosjanie postanowili wykorzystać okazję i jeszcze bardziej zintensyfikowali swoje działania antyukraińskie. Od 1876 roku lekcje w szkołach mogły odbywać się wyłącznie w języku rosyjskim, a nawet stosowanie nazwy Ukraina było zakazane. Członkowie bractwa Cyryla i Metodego byli prześladowani, a ich przywódcy zostali zesłani na Sybir. Jednak tożsamość ukraińska nie umarła. Ludowe tradycje zostały zachowane w romantycznych i chłopskich zwyczajach. Część inteligencji tworzyła tajne ukraińskie partie polityczne, a część szukała schronienia w Galicji. Austriacy bowiem intencjonalnie wspierali kulturę i politykę ukraińską we Lwowie i okolicach celem zbalansowania wpływów i dążeń niepodległościowych Polaków. Na fali Wiosny Ludów w roku 1848 w Galicji powstała Hołowna Rada Ruska. Mimo że w miastach takich jak Lwów dominowali Polacy i Żydzi, to na wiejskich obszarach Galicji Wschodniej krystalizowała się społeczność o silnym poczuciu narodu ukraińskiego. I tak przez wiek XIX Ukraińcy mimo braku niepodległości zachowywali i rozwijali swoją odrębną kulturę, zwyczaje i język. W 1862 roku na melodię Michała Werbickiego poeta Paweł Czubyński napisał tekst pieśni „Jeszcze nie umarła Ukraina”, inspirując się Mazurkiem Dąbrowskiego. Pieśń ta w nadchodzących latach miała stać się symbolem ukraińskiej walki o wolność i niepodległość.